Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. I witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry Primal. Okej, jak widzicie, na dzień dobry mamy misję odeprzeć jakichś najeźdźców. Co to kruca, fuks? Zatruł mnie skubaniec. Dobra, to jest... Co to jest dzik? Do spania? Tu jest jeszcze jeden gdzieś. Mara. Dobra, ten jest dobry. Okej, czyli można powiedzieć, że jakaś tam mała misja była. Gdzie to jest ten? Kwiaty zbierzmy. Okej. Jak widzicie, muszę przyznać, że bardzo fajnie bawię się w Far Cry'u. Co prawda... Też chcę urozmaicić na moim kanale, żeby nie było tylko jednej gry, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Nie wiem, czy to jest w sumie dobre, czy niedobre, możecie mi dać znać, jak wy to oceniacie i w ogóle. Ci, co oglądają Far Cry'a i w ogóle możecie wejść w sekcję komentarzy. O, czekajcie. Coś tu było. Czekaj, niedźwiedź. Chodź tu, skurczybyku. Gdzie on jest? Tam poleciał. Gdybyście słyszeli jakieś dziwne odgłosy szkła albo coś, to sorry, ale żółw mi się tłucze po akwarium. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, ale wolę uprzedzić. Dobra, a więc tak, wracając do tematu, możecie mi dać znać, jak to odbieracie. Właśnie chodzi mi o... Ale dużo jest tych ryb tutaj. Czekajcie, czy mi się skończyły strzały, czy... No tak, skończyły mi się strzały. Dobra, to co będziemy dziś robić w dzisiejszym odcinku? Jesteśmy w tym miejscu. Tu mamy jakąś pomoc Winja, to jest trochę dalej. Starcie plemion tu mamy. Tu mamy nieznane miejsce. Skoro jesteśmy tak blisko, myślę, że możemy odwiedzić to miejsce. Tu mamy ognisko. Jaskinia słońcarzy, nie odkryto. Ale tam raczej walki chyba nie będzie, mi się wydaje. A mi się akurat walka tutaj podoba w tej grze, co prawda? Nie, to jest dobry gościu. Dobra. Nie wiem, czy to nie jest miejsce, do którego zmierzamy. Zabił mi gościa.
Co nie jest ciało, ale nie mogę go przeszukać. Niestety. Wraca ten wilk? Chyba nie. Chociaż te ścieżki żółte tak dziwnie wyglądają. Ale czekajcie, bo ja tutaj słyszę znowu. Patrzcie się, ten lew chyba tutaj się cały czas zapuszcza. Leci. Nie wiem. Gdzieś słyszałem. Skurczyły, patrzcie się. Ale. On cały czas chce. Czemu mi nie zdjęło tego? Dobra, leci czy nie leci? Wraca czy nie? Bo ja bym chciał go szczerze powiedziawszy ubić tego, nie wiem, co to chyba jaguar był, nie? Jest tam, chodzi. Widać go tam, skurczybyka. Widzicie go tam? Nie ma co z takimi walczyć. Dobra, ale mniejsza z tym, ale widzicie, że ucichło. Co ucichło? Ucichło ten. Dobra, nie wiem, czy dostał, czy nie dostał, ale skubaniec ten. Obóz suszonej ryby. Nie wiem, czy to był jaguar, czy czarny lew. Nie widzę, żeby się wracał. Idzie tam. Lecimy za nim. Skurczybyku, ty. Dobra, czarny. Jest gdzieś ten drugi? Tu go nie widać. Tam coś idzie, ale nie wiem, czy to nie jest dzik. Ale muszę przyznać, że ten wzrok łowcy to jest bardzo fajna rzecz. Dobra, wygląda na to, że on tu po prostu zawrócił. Okej, przy okazji mamy skórę dzika. Dobra, chodźmy zobaczyć na tą wioskę. Czy jak to się to nazywa?
To było nieodkryte miejsce, więc. O! Skurczybyk, patrz. No i gdzie on spieprzył? Skurczybyk chce atakować. Jasny, te koty to są. Co wy myślicie, że wy będziecie mnie wszyscy atakować, czy co? Czekajcie, jeszcze tu był gdzieś dzik chyba. Tu nie widać. Tu są żółwie. Dobra, oskurowałem go. Także można powiedzieć, że dzisiaj taka wyprawa w sumie zaczęła się od tego, że jest wyprawa po nic, ale no. Tego oskurowałem czy nie? Niby oskurowałem, ale. Dobra. Co my zrobimy? Ulecz bestię. Przy okazji napiłem się kawki, jak zwykle podczas nagrywania. Kaweczka to miodzio, jeszcze tu widzę, że zielony liść jeszcze. Znowu coś przyszło. Jedzie, chodź. Ale mnie to normalnie mnie to wkurza także jasny wind. Chodź tu, skurczybyku. Gdzieś jest? Pieprzył tam. Jest tam. Co to jest? Wilki. Czekajcie, co to za zwierzę jest? Ale mnie to ciekawi, nie?
Nie wiem, co to za zwierzę. Ile ja mam włóczni? Ło, kruca, fuks. Nie, no może to nie był najlepszy pomysł, żeby do niego zaczynać? Dobra. Dobra, jednak zobaczmy, co to jest. Oskuruj nosorożca włochatego. O, proszę bardzo. Ho, ho, ho. No, nie spodziewałem się, że jeszcze jakieś tutaj dziwne zwierzęta znajdę, a okazuje się, że można. Dobra, tu mamy stos. W sumie ten stos jest niedaleko. Tu odkryliśmy gdzieś ognisko. Dobra, tu jest ta misja. Myślę, że może wrócimy do tej misji. Aha, jeszcze mogę ulepszyć go. Mogę ci pogłaskać, czy nie za bardzo? Tak, mój druhu. Chociaż nie powiem, chciałbym już oswoić sobie tego tygrysa szablozębnego. O, czekajcie. U, ale przyświeciło. Ale to czekajcie, czy to jest... To wygląda, jakbyśmy mieli tutaj jakąś, nie wiem, bazę? Aha, no tu jest ognisko. A tu mamy jeszcze inne ognisko. Maska Izilla. Te maski ofiar Suli znaczą teren Izilla. Nie wiem, nie widziałem żadnej maski. Chodź, niedźwiedź. No, jak zwykle, ty mnie musisz blokować, nie? Jakby inaczej. No nie, nie, nie. My już spieprzamy. Chodź, niedźwiedź. Ło, kruca, fuks. Czyli nosorożce chodzą w kupie, że tak powiem. Przyleci do mnie, czy nie przyleci? A, czyli nie mogę.
Co by było najlepsze na nich? Dobra, podpalimy. No muszę przyznać, że to jest. O, umiejętności mamy. 5 punktów mamy. Proszę bardzo. Okej. Okay. Przejrzałem sobie umiejętności i wziąłem sobie Sowa odnawianie umiejętności, ale to wziąłem tylko po to, żebym doszedł do tego i mam teraz Sowa atak 2. Atak nurkujący zabija teraz nawet elitarnych wrogów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W związku z tym, że nadchodzi wieczór, myślę, że mogę się tu gdzieś ewentualnie przespać. W menu. Dobra. Nasz niedźwiedź może tutaj dojdzie. Już leć. Pięknie. Gdzie znowu te koty się drą, bo jasny. Dobra. Czyli z węża nie leci nic. Ale to już żeśmy chyba ostatnio sprawdzali. Czekajcie, ja włączyłem przeszukiwanie, a siadłem na miśka. To chyba przeszukałem go już. Okej. Tu jest jakaś misja. Zaginęło dwóch ninja. Poszukaj wskazówek w pobliżu ich łowiska. Uratowani ninja dołączą do twojej wioski. Nagrodę 975 PD. Punktów doświadczenia. Skurczybyku. Gdzie ona jest, ta baba? Tu. A, ona już nie żyje. Czyli ja jej nie mogę już pomóc. Niestety, ale leci skurczybyk. No.
Dobra, tu są nasi. Tam też coś idzie. Nasz, dobra. Okej, tu gdzieś jest gościu. Nara. Dobra, strzały mam, wszystko mam. Co to jest to? Do spania. Nie no, muszę przyznać, że wiecie co, że jak się zaczniecie bawić z tymi wszystkimi zwierzętami, to rzeczywiście tu jest masa roboty. Nie wiem, co to tam było, ale coś dużego poleciało. Wiecie, co to może być? To może być przynęta. Czyżby się nam udało? Tak jest. Proszę Państwa. Tak. Proszę Państwa, w tym odcinku mogę powiedzieć oficjalnie. Mam tygrysa szablozębnego. Pytanie teraz tak. Kto do mnie podskoczy? Dobra, wiesz co, tygrys? Ty jesteś tygrys, nie? Zobaczmy jeszcze, jakie zwierzęta ewentualnie nam. To nie jest tu. To będzie pod B. Jaguar nam umarł. Rzadki czarny jaguar. Tego chyba nie mieliśmy. Tak. Mieliśmy białego wilka. Lew jaskiniowy. Czarny lew. Niedźwiedź brunatny. Teraz mamy tygrysa szablozębnego. Czyli jest jeszcze coś takiego jak niedźwiedź jaskiniowy i on ma siła 5, szybkość 3, skradanie 1. O, czyli jaskiniowy jest jeszcze brutalniejszy. O, proszę bardzo, czyli jaskiniowego można by było też poskromić i on jest mocniejszy jeszcze bardziej od tygrysa. Potem jest jeszcze jakiś niedźwiedź wielka szrama. Szabloząb krwawy pazur. Czerwony śnieg, ale co to jest? Ale on nie jest jakiś ten, on jest bardziej do skradania. Siła 4, 3, szybkość, skradanie 4. Więc takich najmocniejszych 4, też mamy 4. No, tacy najmocniejsi to jest właśnie niedźwiedź wielka szrama, szablozą krwawy pazur i niedźwiedź jaskiniowy. Tak. Trzy zwierzęta. Dobra, pytanie, czy ja będę mógł się tutaj w tej wiosce przespać, czy nie za bardzo?
Bo jeżeli nie, tu gdzieś mieliśmy ognisko, ale do ogniska nie możemy. Dobra, to ja myślę, że tak. Przeniesiemy się do tego, do tej wioski. I myślę, że tu sobie zakończymy ten odcinek. Jest nasz tygrys. Pięknie, jestem zadowolony z ciebie. A ciebie nie mogę pogłaskać. A jest! Zobaczmy, jak to wygląda. Jeszcze animacja. O! Tak jest, tak jest. O! Spać ci się chce? Dobra, tyle ode mnie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.